Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweiger były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. My dziś Państwu powiemy o tym, jak Kaczyński się bije z Morawieckim o Konfederację, a sama Konfederacja jest już prawie pożarta przez PiS. Jest tam w tej chwili jeszcze tylko niepodbity i marginalizowany Grzegorz Braun, natomiast Mencen i Wipler są rozrywani przez... Team Kaczyński, Morawiecki, Ziobro. Wipler chodzi po prostu jak w zegareczku, kąsa, rzuca się w obronie prokuratorów, którzy byli od Ziobry, w obronie ziobrowych sędziów. Co najbardziej zabawne, w swoim sejmowym wystąpieniu, Przemek Wipler postanowił zaatakować. Szanowni Państwo, prokuratora, oprócz prokuratora Bodnara, mówiąc, że on jest znacznie gorszy niż prokurator Zbigniew Ziobro, do którego mieliśmy wiele zastrzeżeń, po czym ogłosił litanię bezprawnych rzeczy, które rzekomo zrobił. Prokurator generalny Adam Bodan, i te wszystkie rzeczy, które bezprawne on mu zarzucił, to on zarzucił jeden do jednego to, co zarzuca Ziobro, który de facto ma, za, ma pretensje do Bodnara, że, mu, no, że pozbawił go władzy w prokuraturze. On oczywiście ma swoich prokuratorów, no ale władzę w prokuraturze ma już Bodnar. Ci jego prokuratorzy siedzą na bardzo wysokich stanowiskach, nie wiadomo po co. My już tutaj mówiliśmy o tym parę razy, że nie rozumiemy tej powściągliwości w odsuwaniu ludzi ziobry od stanowisk, nie rozumiemy po co czekać, no bo są właśnie tego typu naparzanki. Natomiast sama sytuacja jest następująca. Mencen dogadujący się z Mateuszem Morawieckim. Ja przypomnę, bo byliśmy pierwsi Tomku. Myśmy to opu opu opublikowali w, w kwietniu 2023 roku, że Mencen się potajemnie spotyka z Mateuszem Morawieckim, że do takiego spotkania doszło w, na, na takim forum Well to w Toruniu, że panowie się wtedy zamknęli i około Pół godziny po prostu konwersowali poza wiedzą wszystkich, przygotowywali wtedy wspólne plany rządowe, mieli razem rządzić. No na szczęście wyszło tak, że Konfederacja osłabła. Tu jest bardzo ciekawy artykuł, który powstał, szanowni Państwo, wczoraj. Dominika Wielowiejska napisała tekst z następującym lidem. Nowogrodzkiej w badaniach, Nowogrodzka tam jest siedziba Jarosława Kaczyńskiego, nazywana przez jego ochroniarzy Nowogejską, że elektorat Konfederacji jest coraz bardziej przyjazny wobec PiS. Różne plagi spadają na PiS, na Nowogrodzkie nieustannie trwa burza mózgów jak reagować na kolejne kłopoty. Zatrzymanie w Londynie Michała Kuczmierowskiego, współpracownika premiera Morawieckiego, wyciekające zeznania podwładnych jego bardzo go obciążające wielomilionowe obcięcie subwencji przez Państwową Komisję Wyborczą, zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego, byłego posła w związku ze sprawą uczelni Kolegium Humanum sprzedającej dyplomy, a chwilę wcześniej szczegóły jego oszustw na kilometrówkach. Do tego prezes, który miota się na miesięcznicach albo opowiada, że brytyjskie sądy są tak złe jak polskie, służą rządzącej opcji i wymagają reformy. Ta agenda jest dla PiS bardzo niekorzystna, a głównym problemem jest brak pieniędzy i perspektywa utraty rocznej subwencji partyjnej. No i teraz e, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, że tym e, światełkiem w tunelu jest właśnie kwestia konfederacji. No jak państwo, myśmy państwu pierwsi przekazali informację, że konfederacja została podbita przez PiS. E, Sławomir, Sławomir Mensen i przemysła Wipler to były konie trojańskie wprowadzone do. Konfederacji, do partii Korwin, która zmieniła nazwę Na Nowa Nadzieja. Dziś panowie flirtują między Kaczyńskim a Morawieckim, ponieważ Morawiecki rozpatruje stworzenie nowej formacji prawicowej, która miałaby w tym wypadku nastąpić po prostu z nagruza Konfederacji, bo to by oznaczało odłamanie się części braunowskiej już dziś mówi się bardzo poważnie o możliwym samodzielnym starcie Grzegorza Brauna ponieważ e, Sławomir Mencen wiedząc że nie jest w stanie sfałszować tych prawyborów, przejąć kontrolę, dowieść autobusów, ponieważ Brown dysponuje autentyczną poparciem w elektoracie, to po prostu ogłosił, że nie będzie w tym roku prawyborów na prezydenta, bo są niesłuszne i sam się, sam się wybrał na tego kandydata na prezydenta. No i tutaj jest bardzo poważny rozdźwięk w Konfederacji. Jakie, jakie, tak naprawdę były cele tej operacji? Otóż Braun został zmarginalizowany, natomiast cała prawica w Konfederacji, czyli taki żelazny, hardkorowy rektorat, został wyciszony. Wippler i Menzen poszli po głosy, jak oni sobie dostali taką licencję, że mogą walczyć o głosy Polskiego Stronnictwa Ludowego, konserwatywnych wyborców Platformy, Trzeciej Drogi. I mają zostawić hardkorowy elektorat radykalny pisowi. Czyli jest taki podział, że pis się tam przesunie do ściany na, na, na tym, a Mencen z Wiplerem po prostu wejdą w środek i będą w ten sposób się pozycjonować. To jest ten taki genialny plan. Natomiast no na to nakłada się po prostu bijatyka wewnątrz, bo ty masz tą, co tam wiórki, podziały, ty masz tą informację, że. Prezes Kaczyński nie jest zadowolony z Wiplera, no bo zadowolony z Wiplera jest, uwaga, Zbyszek Ziobro. Tak, nawet jak wiecie, Państwo teraz już ten, ten konflikt pomiędzy Bielanem a Wiplerem i panem Krzymowskim nabiera na siłę. Ta, ta sprawa i Bielan, Bielan dalej dokręca śrubę. No, wiadomo, że kazał mu Kaczyński i ten konflikt już tam wrze. Oni się, oni tam mają jakieś sprawy sądowe, ja jednak dokładnie, dokładnie to to zna. No jest kolejna rzecz, gdzie Kaczyński pokazuje tej reszcie Konfederacji, że ona w ogóle nie ma prawa bez niego inicjować jakichś tutaj ważnych spraw w Sejmie. No bo zobaczcie Państwo, to się wczoraj wydarzyło. Kaczyński, może czytamy w wirtualnej Polsce. Kaczyński rozjuszył Konfederację, poszło obodnara. Jarosław Kaczyński zapisał się do obozu dla Latuska, komentuje poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Klub przygotował wniosek Powodu nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara liczyli na poparcie PIS, ale prezes ugrupowania odmówił złożenia podpisu. Kiedy pracowaliśmy nad listą zarzutów pod adresem Adama Bodnara, to byliśmy wstrząśnięci tym, jak wiele wątpliwych, prawnie, wprost nielegalnych, szkodliwych, ustruchliwych działań politycznych może jeden minister sprawiedliwości. W ciągu tak krótkiego czasu powiedział w piątek na konferencji prasowej wiceprzewodniczący koła konfederacji Michał Wawer. Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jarosław Kaczyński odmówił na sali plenarnej podpisania naszego wniosku o wotum nieufności wobec ministra Bodnara. Napisał w na platformie X, publikując zdjęcie, na którym widać, jak ze skwaszoną miną nad wnioskiem i długopisem w dłoniach odchodzi od prezesa PiS. I oni tłumaczą. Kaczyński najwyraźniej mocno zirytował członków Konfederacji. Poseł Witold Tumanowi zasugerował nawet, że prezes PiS dołączył do obozu Donalda Tuska. No, pięknie. PiS nie chce podpisać wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Adama Poseł tak, do to ma podnara. Posł. Michał Wawar osobiście. I mówi to, tutaj. To. Szanowni Państwo, no i, i to, to, to jest piękne. Piękne, no bo tutaj Kaczyński wymyślił sobie, że to przecież on jest tutaj najważniejszą osobą, która będzie inicjowała te wnioski, będzie robiła tutaj, te, konsolidowała tę walkę, no i przejmie, bo tu pożre, zeżre konfederację, ale tutaj są jeszcze inni uruchomieni, na przykład jest uruchomiony mój ulubiony, no czyli yy, poseł Andruszkiewicz. No Andruszkiewicz też tam poseł, o jak to mówić, zjawą jest poseł o wzroście marki Polar z zepsutym aparatem oralnym. No też już teraz, Zaapelował y, oczywiście do, do Konfederacji, żeby y, y, razem funkcjonować, funkcjonować z PiSem. I zaapelował oczywiście w imieniu, no, mówi się, że w imieniu PiSu, ale w imieniu Morawieckiego, no bo wiadomo, że to Morawiecki y, tego y, y, człowieka, trzeba powiedzieć, niestety nie wiadomo dlaczego, dlaczego lansował. No, jego tata uwierzył w to. Że ten, ten człowiek ma za sobą jakiś, nie wiem, jakiś narodowców czy czegoś innego. Ten, ten pan nieduży. I z kolei jest jeszcze Bibler i Wipler no Vipler jest bardzo zainteresowany tym, no, żeby jego, jego sprawa nie ruszyła w sądzie. No, sprawa jego, jego na razie w sądzie nie rusza. Przecież ma, ma, sprawę, ma sprawę związaną o, o, o wykorzystywanie tych kart kredytowych firmowych. No jest jeszcze jest pan Mencen. No przecież sprawa brata pana Mencena leżała w garażu Zierkiewicza. No i to towarzystwo się wzajemnie, szanowni państwo, ugniata, bije, tłucze. Z jednej strony Jarek mówi, to moja konfederacja, a z drugiej strony po cichu, idzie Morawiecki, kto się nauczył już tych walk y, tam u nich i, i zobaczymy, zobaczymy. Morawiecki, y, nagle ludzie Morawieckiego uczestniczą w tych jasełkach smoleńskich, ale w kościele, ale na podschody nie jeżdżą. I oni się tak bawią, my to sobie wszystko oglądamy, ale to wszystko za nasze pieniądze. To wszystko za nasze pieniądze, Szanowni Państwo. I tutaj jest Braun, który rzeczywiście by, być może sprowadził, by jakąś tam część tą radykalną wokół siebie skupił, ale oni po to, żeby brał, nie miał tej delegacji normalnej i żeby żeby nie mógł, nie mógł mówić, że on już działa w imieniu iluś ludzi z Konfederacji, no to nie organizują praw wyborów ani kongresów, niczego nie, po prostu nie robią i koniec. Wychodzi, wychodzi tylko Mencen, Mencen zaczął kampanię prezydencką, czy wolno, czy nie wolno, spuścił plakat z, z bloku i, i działa. No. Także patrząc na to, jak oni się żrą, jak przejmą do roboty został z jednej strony Bielan, z drugiej strony Wipler tutaj się kłócą, tu Morawiecki, Kaczyński, no świetnie, naprawdę ta konfederacja będzie podarta, Ty Janek, masz tamtą świetne informacje, a Bosak stoi z boku, bo się boi. Bosak. Tak, bo już... Zaczęli go pytać, zaczęli go pytać, a jak z tym idiotem Chomanem, to on mówi, że oni go zapraszali, oni go wołali, ale on nie, bo nie miał, bo jeszcze inne rzeczy. A tam są jeszcze inne rzeczy, jak tamte powiedzą, o, to w tym elektoracie Konfederacji kłopot, ale my już tego nie mówimy. Niech pan się nie denerwuje, panie marszałku Bosa. Każdemu wolno kochać, naprawdę, nie ma problemu. I tutaj to właśnie są to ci nasi, szanowni państwo, przedstawiciele społeczeństwa, którzy. W tej Ale chwili. Powiedzmy to jeszcze raz. Pyszka jeszcze raz. Nieskompromitowane no. ugrupowanie Janku no to, to jest tak, że Nowa prawica. Że... Tak, to jest po, pomysł, pomysłów na stworzenie jest parę. To znaczy, konfederacja w tej wersji, Szanowni Państwo, nie przetrwa. To znaczy, e, Mencen z Wiplerem wcześniej czy później zderzał się z Brownem. Brown jest ostatnim takim rodzynkiem, który został z tej ideowej konfederacji, która stała się dzisiaj politycznym wehikułem biznesowym lobbysty, którym jest Wipler i Mencena, który traktuje zabawę w politykę jako trampolinę do zarabiania kasy. Ten jego biznes księgowo-płacowy, doradztwa podatkowego, który wprowadził sobie na rynek równoległy, i no generalnie wyprodukował ileś tam tysięcy ludzi rozżalonych, którym, których przekonał o tym, że inwestycja w firmę Wiplera to jest świetny pomysł na plany emerytalny, a tak naprawdę ludzie zostali nabici. W butelkę nie mają, nie dostali takiej stopy zwrotu, jakiej tam oczekiwali. Niektórzy potracili spore kwoty, którzy weszli na, na, na jakieś górce. A prawda jest taka, że no biznes, który on uprawia, szanowni państwo, doradztwo podatkowe przy zatrudnieniu stosunkowo prostych pracowników, nie ma racji bytu w Polsce, dlatego że Polska nie jest państwem, w którym tego typu usługi mogą przynieść wielkie pieniądze. To na tym można zarobić przyzwoitą kasę. Jakaś pojedyncza spółka, jakiś doradca może zarabiać na świadczeniu usług dla naprawdę wielkich podmiotów. Natomiast to nie jest tak, że możesz po prostu stworzyć tutaj, wypracować jakąś marżę swoją drogą. Człowiek, który deklaruje program uproszczenia podatków, jednocześnie sam Zarabiający na tym, że te podatki są w Polsce skomplikowane, to to jest dodatkowa schizofrenia. To jest tak, jakby głosił, że jak dojdzie do władzy, to zlikwiduje swój własny biznes. No więc, Szanowni Państwo, ja wiem. Który mówi, że operacje są wielkim zagrożeniem, koniec z operacjami w ogóle chierologicznymi, ale czy farmakologicznie tylko. A to jest tak, że to jest jest słaba wiarygodność jego przekazu. On liczy na bardzo dobry wynik. On się przeliczy, szanowni państwo. Wynik Mencena będzie katastrofą, jeżeli wystartuje Grzegorz Brown. Jeżeli wystartuje Grzegorz Brown, Mencen może nie przekroczyć 5 punktów procentowych, dlatego że to jest facet, który on, po pierwsze jego charyzma istnieje tylko i wyłącznie w TikToku i w mediach na YouTubie pod warunkiem że nie ma oponenta, czyli to jest facet, który potrafi dyskutować sam ze sobą, to znaczy ewentualnie może zrobić duet z Krzysiem Bosakiem, Krzysiu Bosak mu tam robi wtedy w chórkach i panowie mają jakiś tam przekaz, rzucą parę dowcipów, ludziom się nawet pewne rzeczy podobają, natomiast jego spotkania, dwa spotkania, jedno w Radio RMFFM, drugie publiczne podczas zebrania, gdzie star się w debatę z Ryszardem Petru, pokazały, że słabo Męcen jest po prostu dramatycznie słaby merytorycznie. To znaczy, nie ma wiedzy ekonomicznej. Z wiedzy ekonomicznej to on, wiecie Państwo, to jest moment, w którym on dostał pytania, nie było akurat. O wiedzę ekonomiczną, tylko o e, źródła badań, żeby je wskazał, e, powiedział, skąd czerpie wiedzę, że są jakieś badania, które mówią, że dzieci bite korzystają na tym, że są bite. Chodziło dokładnie o pochwałę przez niego, usprawiedliwienie przemocy wobec dzieci, a nawet taka bardzo niezręczna wypowiedź, jak, z której wynikało, że żeby stwierdzić nielegalność użycia kabla dobicia dziecka potrzebny będzie wyrok sądu. Pan, takie dziecko wygrywa później wszystkie wyścigi na 60 metrów, na przykład. To, to rzeczywiście, to takie to, to jest potrzebne to jest dziecko. Bardzo tak, dobrze biega. Ty, 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 to jest męce, męce może opisać. Tak. Nie, ale to jest to jest tylko, że on podczas tego wywiadu, jak dziennikarz faktu zadał mu to pytanie. To odpowiedział, a jakie pan ma wykształcenie, że pan może mi zadawać tego typu pytania? Taki typowy hamski, bezczelny tekst pokazujący e, płytkość e, Mencena. Stąd ta jego, e, jego ta wiara w to, że wiecie państwo, to jest zresztą jedyny facet, który organizował spotkania z wyborcami, na których się upijał. I jeszcze udawał, że to jest wszystko w porządku. To słynne piwo z Mencenem. Na którym męcen jest zmęczony, na samym końcu, tam słania się na nogach, o czym po prostu wędrują tam gdzieś po suficie, a on e, odpowiada, że e, coś tam kompletnie niemerytorycznie na pytanie, które zadaje mu jedna z słuchaczek, uczestniczek tego wiecu. Wiecie Państwo, jeżeli ktoś jako polityk stosunkowo młody potrafi po prostu i uważa, bo on potem ogłosił taki przewrotkę taką publicystyczną, że oto ktoś ma do niego pretensje, że na spotkaniu piwo z Mencenem Mencen pije piwo. No, więc wiecie Państwo, to nie jest poważny człowiek. To jest człowiek, który udało, któremu się udało zbajerować Korwina któremu udało się wybić, ale oni nie byli specjalnie, przepraszam, politycznie rozgarnięci. Mówię o stronnictwie Artura Dziambora w Korwinie w Nowej Nadziei. Oni się po prostu dali rozegrać. Najpierw Dziambor nie wytrzymał nerwowo początku tego 2022 roku i standardowych wyskoków Korwina i dał się, wy, dał się przerobić y, między innymi Mencenowi y, i tej całej tam ludziom, którzy byli w okolicach, po prostu wyszedł jako z, z partii Korwin i założył czwartą część, bo tam dał gwarancję Winnicki, że poprą jego aspirację do bycia czwartym filarem Konfederacji, że nie będzie już musiał świecić o czym ma za Korwina, no a potem mu wycofali zgodę, i trzech panów, którzy tam chcieli prowadzić politykę, to był pan Dobromir Sośnierz, pan, pan Jakub Kulesza i właśnie pan Artur Dziambor, zostali z tak zwanym przy rozbitym korycie. A tak naprawdę to bez koryta, czyli po prostu ten takie demonstracyjne odcięcie się od Korwina po prostu kosztowało ich wtedy osłabienie, duże osłabienie pozycji, a następnie Mencen wykorzystując ten fakt wprowadził razem z Wiplerem do konfederacji Stanisława Tyszka. Człowieka kompletnie bezideowego, bez kręgosłupa, faceta, który flirtował z pisem, co wiemy, z maili dworczyka, w których meldował, żeby dworczyk i cała ta reszta nie brała poważnie jego krytyki pod ich adresem, bo on po prostu musi coś takiego pogadać, ale to tylko tak będzie ich atakował pro forma. A tak... dla nas, żebyśmy uwierzyli, tylko dla nas. To jest tego typu ludzi, więc ja, szanowni państwo, wie, wie, wietrze, upadek konfederacji w tej zakresie, dlatego że Tomku to już tak podsumowując, uważam, że Jarosław ze zbyszkiem, bo tam jest trzech, którzy, no dwóch jest najsilniejszych. Jarosław, tam zbyszek, no to jeszcze tam w łóżka, więc, więc jeszcze nie za bardzo może ciągnąć mocno. Natomiast. To się zobaczy podczas kongresu, może przed kongresem to nie wiadomo. Ale w, razie, ale w każdym razie Jarosław ciągnie tą konfederację z jednej strony, Morawiecki ciągnie z drugiej strony, a wyborcy zaczynają przestawać rozumieć o co chodzi. Dlaczego? Partia, która była prowolnościowa, dlaczego partia, która domagała się rozliczenia Ministerstwa Sprawiedliwości i Zarządów PiSu, gdzie prześladowano przedsiębiorców, którym zamykano biznes nielegalnie, etc. Dlaczego ta partia, dlaczego jej przedstawiciel przemysła Wipler wysługuje się po prostu pis wysługuje się Ziobrze i atakuje Bodnara, sądy, sądy etc. Dlaczego? Że... Że... No? Morawiecki, wiesz, bardziej pcha, a Jarosław ciągnie, ale Jarosław słabo ciągniesz bo jest stary. To po tak... Ale ziobro, ziobro też, bo jest stary. Morawieski... Czekaj, musisz powtórzyć tą No, A Ziobro... Myślę Części... raczej nie. Już też ziobro, ziobro w tej chwili wchodzi z buta. Wchodzi z buta, tak. I tak, I tak zamierza wejść, bo jednak ta cała e, ta zabawa z Czarneckim to jest policzek dla Kaczyńskiego, to jest pokazane. Zobacz, wiesz, co ja jeszcze mogę? Wiesz, jak to jest? I Czarnecki wiedział, kto, kto może, i powiedział Kaczyńskiemu przed tym wszystkim: no po co było panikować, jak było wszystko, okej, Bo mnie wyrzucać z partii, trzeba było poczekać, aż się skończy przesłuchanie, bo on wiedział. Kaczyński nie wiedział. I to tutaj w tym całym pchaniu, ciągnięciu, czy są i tam wszyscy będą robić. Szanowni Państwo, kolejny gracz Janku wchodzi, kolejny gracz wchodzi, czyli wchodzi, wraca Zbigniew, wraca Zbigniew, który też będzie chciał mieć być może swoją Konfederację. Wiesz, no Zbigniew, Zbigniew, że w Garażu Zierkiewicza była był, były te akta brata Mencena. Powiedz to, to wszystko jest niezwykle... To... Warto, Szanowni Państwo, zobaczyć to, 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 jakbyśmy oglądali jakiegoś kolejnego ojca chrzestnego. Tam coś tylko tak, takiego... Szanowni Państwo, Konfederacja w rękach PiS, Szanowni Państwo, w zasadzie już, już po Konfederacji... Ja polecam Noce z Dudą. Przypominam, Szanowni Państwo, że wydaliśmy książkę pana pułkownika Piotra Wrojskiego. Holub jest do nabycia. Szanowni Państwo, kto jeszcze nie ma, polecamy. Jest to podręcznik szpiegostwa i zabijania, jak uzupełnił ostatnio pan yy, bezbaletryzowany, pan pułkownik Piotr Wroński. Więc, Szanowni Państwo, kto chce się dokształcić, czasy niespokojne idą, to się wiedza może się przydać. Nawet teoretyczna, Szanowni Państwo. A oprócz tego, Szanowni Państwo, historia bez cenzury, historia na weekend, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach na stronie kapitalbok.com.pl i teraz Tomych Panie Jarosławie, no dzisiaj Pan planuje tę słynną demonstrację. No to będzie sprawdzenie, bo pan yy... No wie pan i więcej po tu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. I teraz będzie nie tylko pot, ale deszcz, bo mówią, zawiązają deszcz. Pójdziecie pod y, Ministerstwo Sprawiedliwości i protestować. To jest ważne. Zobaczy pan, jakie będą tłumy. Zobaczy pan, co pan realnie może. Bardzo chętnie to obejrzę. Bardzo chętnie to zobaczę. Życzę Panu powodzenia, Pokryć się oczywiście to, żeby. Y, Bodna wsadzi do więzienia i Bodnarowców, i że pan niedługo wróci. No, oglądajmy. Wiecie co? Zobaczy pan, panie Kaczyński, że kiedyś, może już niedługo, ludzie się zdenerwują i przyjdą. Przyjdą do dudy, przyjdą do pana. Na razie przyjdą tam, bo nie przyjdą pod Urząd Rady Ministrów. Przyjdą, najpierw przyjdą do pana i przyjdą do dudy. Przyjdą. Tam się jeszcze, zobacz pan, tam się jeszcze tłumy zbiorą. I to pan, wspomni pan to, co, to co ja mówię, nie wiem, mam nadzieję, że Janek popiera to, co ja mówię, tam ludzie przyjdą. Nie, może pan być pewien, do Bodnara nie tylu przyjdzie i e, pod Urząd Rady Ministrów, co do Pana na Nowogejską, albo pod Wolier czyli na Mickiewicza, albo do Dudy. Tu ludzie przyjdą. No miejmy nadzieję, że to tak na wiosnę poczekajmy, żeby jeszcze popracowali nasi panowie miłości panujący, bo oni pracują na to, żeby ludzie przyszli do więzienia panie Kaczyńskim, do więzienia do więzienia